Będziemy starać się opierać głównie na literaturze Andrzeja Sapkowskiego. Fundamentem są książki i tutaj nie ma co ukrywać. Naszym celem jest trzymanie się dosyć biernie tego, co napisał Andrzej Sapkowski. Jak mamy jakieś wątpliwości, sięgamy do materiału źródłowego. Rzeczy raczej rozszerzające to, co jest napisane w oryginalnych opowiadaniach, w oryginalnych książkach. Pewne być może jakieś nieporozumienia, niedokładności, błędy, które się popełniło, naprawimy po prostu w drugim, trzecim sezonie. Mam nadzieję, że będziemy kontynuować pozytywne zaskoczenia dla naszych widzów. Myślę, że jednak Lauren i jej zespół scenarzystów to jest tak fantastycznie doświadczony zespół, że ja się o to w ogóle nie obawiam. Chodzi też o reakcję ludzi na to, co się robi. Chodzi o interakcję z fanami. Dla fanów robimy te rzeczy. Wydaje mi się, że zbliżamy się coraz bardziej do tego, co napisał Andrzej Sapkowski z każdym kolejnym etapem, z każdym kolejnym sezonem. Pamiętam do dziś, jakie myśli towarzyszyły mi, gdy dowiedziałem się ledwie co, że powstaje serial Wiedźmin. Człowiek wtedy sobie myślał, wow, w końcu Wiedźmin na wielkim ekranie. Międzynarodowa produkcja, międzynarodowy budżet. I gdzieś tam z tyłu, owszem, była obawa, że czy oni to zrozumieją, ci zagraniczni, czy tam nie spłaszczą tych historii, czy nie popsują. No ale no tych myśli człowiek się wyzbywał. Kiedy czytał, że no kto będzie stać za produkcją? No nikt inny jak Tomek Bagiński. No persona przecież znana w całym wiedźmińskim półświatku, no bo kto inny jak nie on i jego studio zrobili przecież te świetne animacje do gier o Wiedźminie. No kto inny jak nie on miałby dopilnować, że to będzie dobra adaptacja. Tak, to było dawno temu. I szczerze mówiąc, wtedy byłem pewien, że się uda. Zaufałem imidż Bagińskiemu w 200% i dałbym sobie rękę za niego wtedy uciąć. No i wiecie co? I teraz bym kurwa nie miał ręki. Siemaneczko, z tej strony Drwal, witam was w nowym materiale. Słuchajcie, od razu zaznaczę na wstępie tego filmu, że postanowiłem do materiału podejść na tyle kompleksowo, jak to było możliwe. Więc nie ograniczam się tu jedynie do tej głośnej ostatnimi czasy wypowiedzi imidż Bagińskiego, w której to powiedział on o tym, że no przecież logika jest nieważna, że przecież dzieciaki z TikToka to się nie przejmują logiką. Nie, to nie będzie tylko to. Postanowiłem bowiem zbadać postawę Tomka Bagińskiego w całości. To, co on mówi o serialu, to jak go reklamuje, to do kogo go kieruje, dosłownie wszystko, co się tylko na ten temat dało. W związku z tym materiał zabrał dużo więcej czasu, niż się spodziewałem. Obejrzałem dziesiątki wywiadów, no i wyciągnąłem równe wnioski. Czy więc Tomek Bagiński kieruje serial Wiedźmina do niezbyt rozgarniętych? Co takiego sądzi o serialu? Wszystkiego dowiecie się w tym materiale. Na początek pozwólcie, że podziękuję wam. Mianowicie, o ile jeszcze do niedawna nieubłagane, ale szczere statystyki YouTube'a wskazywały, że mój kanał subskrybuje zaledwie 30% ludzi, którzy w ogóle oglądają moje materiały, tak w tym momencie ta liczba się zwiększyła do 31%. No, prawie 32. Słuchajcie, wniosek z tego jest prosty. Podobają ci się moje materiały, nie bądź paruwa, zostaw suba, walnij w dzwona. Ja powoli, ale sukcesywnie dobijam już do 100 000. Dostanę wtedy srebrny przycisk, zamknę wtedy w końcu mordę. Wy dalej będziecie dostawać świetne materiały. No, wszyscy będą szczęśliwi, tak? No to teraz przejdźmy do filmu. I think it will be brilliant the second season. Zacznijmy może od tego, czym w ogóle Tomek Bagiński się w serialu zajmował. W napisach końcowych figuruje on jako executive producer, czyli producent wykonawczy. Co w ogóle taka osoba robi? Czy, jak to mawiają złośliwi, nosił on tylko kawę? Czy może jednak coś więcej? Zobaczmy, co sam o tym mówi. Dalej miałem bardzo duży wpływ kreatywny na serial. Oczywiście Lauren, która była showrunnerem, podejmowała najważniejsze decyzje i to jest jej adaptacja, to jest jej projekt. Ale no, miałem wpływ nie mniejszy niż gdybym był po prostu reżyserem. Dostawaliśmy scenariusze do komentowania, do zmian, do wprowadzania jakichś sugestii, bo szczególnie na początku. I później oczywiście po zdjęciach również byłem zaangażowany na etapie postprodukcji. Decydować, dopowiadać, sugerować, co należy zmienić. Po słowach Bagińskiego można więc stwierdzić, że choć to szanowna pani showrunnerka Lauren Hissrich ma głos decydujący, jeżeli chodzi o to, jak ten serial wygląda, to jednak on wraz z kilkoma innymi osobami jest, że tak powiem, tuż pod nią i może wnosić swoje uwagi oraz poprawki do właściwie każdego aspektu produkcji, w tym także do scenariusza. No i to pytanie w takim razie, cholera Tomek, gdzie ty byłeś, kiedy pisali drugi sezon? Nie wiem, w Toju? Ta kawa zaszkodziła, czy co? Owszem, Bagiński często wspomina w wywiadach, że praca nad serialem to nie jest decyzja jednej osoby, tak? To wszystko jest zawsze jakiś tam kompromis, że trzeba połączyć wiele wizji, wiele różnych wymogów i tak dalej, no ale zarazem w tych samych wywiadach Tomek wychwala pod niebiosa panią showrunnerkę, całą ekipę, że to są eksperci najlepsi w swojej klasie i że wszyscy doskonale rozumieją świat Wiedźmina, że nawet jeżeli są tam jakieś takie małe błędziki, to będzie naprawione w kolejnych sezonach, bo każdy kolejny sezon ma być coraz bardziej wierny oryginałowi, wierny książkom i że przede wszystkim właśnie na tym im zależy, żeby zachować ducha tego oryginału. Czy cokolwiek z tego wyczuliście po tym serialu? Słuchając wywiadów z Bagińskim, a bardzo wiele ich obejrzałem, mam wrażenie naprawdę, że chyba oglądam transmisję z jakiegoś Matrixa, z jakiegoś, nie wiem, multiversum, w którym serial był naprawdę świetny, wiernym książkom, był świetną adaptacją i Bagiński rzeczywiście tam był tym rycerzem na tym białym koniu i pilnował tego, żeby ta produkcja była dobra. No ale to, jaką mamy rzeczywistość i jak to naprawdę wyszło, to wszyscy widzieliśmy. Co więcej, mam wrażenie, że sam Bagiński widzi siebie właśnie w takim tym świetle chwały, gdyż szczerze mówiąc na próżno szukać w tych wywiadach jakiejś samokrytyki. I ja wiem dobrze, że on jako osoba pracująca przy serialu, zwłaszcza jako producent, pewnie ma tam zapisy w umowie, że nie może tak wypowiadać się w negatywnym świetle o tej produkcji, tak? No bo przecież nie gryzie się ręki, co jej daje, prawda? Jednak nawet biorąc pod uwagę ten fakt, to jednak te prawdziwe góry pochwał i superlatywów do właśnie całej ekipy, do showrunnerki, do całej produkcji, jaka to ona jest, nie jest cudowna, oraz zarzekanie się, że to ona świetnie się zazębia z fabułą książek. Fajnie widoczne w momencie zakończenia sezonu, że coraz bardziej dosterowujemy się do głównego story, głównej linii fabularnej z książek. No, sorry memory, że tak powiem, ale koń jaki jest, każdy widzi i tu nie tylko nie ma już historii książkowej, ale wręcz te nowe wprowadzone wątki kłócą się z tym, co jest w kontynuacji książki. Cała ta sytuacja wydaje mi się tym bardziej kuriozalna, że w wielu wywiadach Tomek daje do zrozumienia, że rozumie, o co chodzi w Wiedźminie. Tak? Że on naprawdę ogarnia, o co chodzi w tym świecie. No w końcu przecież wcześniej pracował nad tymi animacjami dla CD Projekt Red, które wyszły świetnie. Bagiński wielokrotnie więc podkreśla, jak bardzo jest ten świat Wiedźmina wyjątkowy. Mówi o tych walorach historii, o głębiach postaci, o dylematach moralnych, o tym specyficznym, czarnym polskim humorze, który aż tryska z tych książek i ogółem o tym klimacie, książek, który jest no, czymś zupełnie unikatowym. I szkoda tylko, że no, niby on to wymienia te elementy, ale to wszystko to są dokładnie te elementy, których nie ma w serialu. Wszystkie elementy, z których Netflixowy Wiedźmin został wykastrowany po prostu. Nie ma tego w serialu. Zamiast tego ten serial jest po prostu średniakiem. Jest to generyczne fantasy z płaską, banalną historią, niepowiązaną zupełnie praktycznie z tym, co było w książce. Do tego w konwencji, a takie kiczowate seriale fantasy z lat 90. A nawet troszkę gorsze, nawet w tamtych serialach było więcej tej takiej logiki, takiego jakiegoś ciągu przyczynowo-skutkowego. I gdy już mówimy o tym temacie, to wypada się odnieść właśnie do tych niesławnych słów, za które ostro dostało się ostatnio Bagińskiemu od całego internetu, czyli właśnie tych wypowiedzianych w wywiadzie na kanale Imponderabilia. Czyli takie odrywanie się od ciągów przyczynowo-skutkowych, odrywanie się od narracji liniowej, odrywanie się od takiej narracji typowo czysto książkowej, Jak się patrzy na to, kto ogląda seriale, no to im młodsi widzowie, tym oni mniej, tym logika na przykład intrygi jest mniej istotna, nie? No bo oni są... A co jest istotniejsze? Oni są takie czyste emocje. Action? A, emocje. Takie czyste emocje. Okay. Czyli taki goły miks emocjonalny, no bo to są już ludzie wychowani na TikToku, na YouTubie, którzy sobie skaczą z jednego filmiku na drugi, na drugi, na drugi, na drugi. Co pozwolę sobie zauważyć, wbrew powszechnej opinii i nagonce, Bagiński nie powiedział tam wprost, że słuchajcie, nasz serial jest właśnie dla tych nierozgarniętych dzieciaków z TikToka, nie? On tego wprost nie powiedział. Jednakże fakt, że przytoczył ten przykład, podczas gdy mówili o kierunku, w jakim ten serial zmierza, daje nieco do myślenia, zwłaszcza przy jego kolejnych słowach. Staram się też jakby orientować to, co jakby na co ludzie reagują, co ludzie oglądają. I takie rzeczy jak długie, skomplikowane narracje, one dalej będą istnieć, tylko to powiedziałem w jakimś innym wywiadzie komuś, że to będzie trochę jak półka z klasyką w księgarni. Okay. Dalej to będą ludzie będą to czytać i dalej to będzie miało jakąś tam popularność, ale jednak przesuwa nam się troszeczkę takie ostrze tej widowni masowej w stronę kina trochę mniej liniowego, trochę mniej spójnego i wydaje mi się, że to jest nieuniknione. Szczerze, jak dla mnie to tutaj Bagiński się chyba trochę nieumyślnie przyznał do tego, czym kierują się podczas produkcji. Kierują ten serial do masowego odbiorcy niewymagającego, tak? To ma być widz niewymagający, który ten serial łyka jak pelikan i który naprawdę odkłada gdzieś tam na bok te ciągi przyczynowo-skutkowe, jakąś tam logikę historii. Dla niego liczy się to, że te postaci dużo krzyczą, dużo się miotają, jakieś tam okazują sobie najlepiej wybuchowe jakieś emocje, a najlepiej jak w tle też są wybuchy, pościgi i dużo walki, nie? Jednakże no, nie sposób nie zauważyć, że kłóci się to też z jedną ze wcześniejszych deklaracji Bagińskiego. No to jest serial dla widza dojrzałego, więc raczej 9-latki być może nie powinny tego serialu oglądać. I teraz pytanie, słuchajcie, do której z tych grup należą fani Wiedźmina? Czy są to tiktokowcy, którzy nie są w stanie skupić się więcej niż parę sekund na jednym punkcie? Czy są to jednak właśnie widzowie dojrzalsi, którzy lubią dobre historie? Zauważcie, co jest wspólnym elementem zarówno książek, jak i gier, bo mam świadomość tego, że o ile u nas w Polsce większość fanów Wiedźmina zaczynało od książek, to jednak za granicą w większości myślę, że zaczynali od gier i później ewentualnie schodzili na książki. Słuchajcie, wspólnym elementem jednego i drugiego jest świetna historia. Świetna historia ze świetnymi bohaterami, z klimatem, no tak jak powiedziałem wcześniej, unikatowym. A żeby była świetna historia, to jednak potrzebna jest logika. Potrzebny jest ciąg przyczynowo-skutkowy. To musi być wiarygodne dla nas, jako dla odbiorców. I za to pokochaliśmy właśnie Wiedźmina. A w serialu tego nie ma. A więc dochodzimy tutaj do prostej konkluzji. Serial nie jest dla fanów Wiedźmina. I jest to rzecz kuriozalna, ponieważ to przecież właśnie fani powinni być pierwszą, podstawową grupą odbiorców dla tego typu produkcji. I teraz to pytanie mogę zadać chyba każdemu z ekipy Netflixa, w tym także Bagińskiemu. Czy wy naprawdę się łudzicie, że zrażając do siebie większość fanów, ktoś będzie dalej zainteresowany tym tworem? Słuchajcie, nie pomogą wtedy miłe słówka, poklepywanie się po pleskach, tam słowa, jaki to był cudowny klimat na planie tam zdjęciowym. No nie. Bo ci, którzy tym serialem powinni być najbardziej podjarani, najbardziej wyczekiwać na kolejne sezony, oni odejdą bezpowrotnie. Jeżeli już nie odeszli zresztą. Tak? Bo jestem pewien, że wielu fanów to właśnie zrobiło po tym, co odwaliliście w drugim sezonie. Przeglądałem przy okazji wpisy Tomka Bagińskiego na Facebooku, gdyż zauważyłem, że to jest medium, przez które się w głównej mierze kontaktuje ze światem. Pozwoliłem sobie zwrócić uwagę zwłaszcza na jeden wpis, w którym Tomek pisze, że cieszy się z tego, że Wiedźmin jest popularny na całym świecie i że polski rodowód Wiedźmina jest podkreślany i rozumiany wszędzie. No i tutaj to się kłóci z oczywistością, bo nawet w ekipie Netflixa widać, że ani ojotę nie został zrozumiany. Nie ma tam nic z czegoś, co byśmy nazwali swojskie. Nic. 0. Jestem pewien, że większość ekipy Netflixa w ogóle nie wie, gdzie Polska jest na mapie. Polska to tam bardzo zimno, tam, tak? Tam te niedźwiedzie polarne biegają. To tam. Dalej w tym samym wpisie Tomek twierdzi, że lubi wygrywanie. Ma powyżej uszu mitów romantycznych o tym, jak fajnie jest umierać za ojczyznę, mając rację po swojej stronie. Ja wolę wygrywać dla ojczyzny. No i tu znowu wracamy do no, do tematu ojczyzny. Przede wszystkim tutaj musimy sobie wyjaśnić ważną kwestię. To nie serial pokazał ludziom, czym jest Wiedźmin. Tak? Kuriozalnie nie zrobiły tego także i książki. Tak? Jeżeli chodzi o cały tam zachód, to jednak to gry przetarły ten szlak. I to dzięki grom ludzie dowiedzieli się, kim jest Geralt, co to jest ten The Witcher cały. No serial pięknie na tym skorzystał. Pozwolę sobie tak teraz zapytać, tak? Powiedzmy sobie tak ad personam do Tomka. Czy naprawdę chcesz, Tomek, wiedzieć, co w tej ojczyźnie, dla której wygrywasz, ludzie piszą teraz na temat serialu i na temat twojej roli w serialu? To nie jest przyjemna lektura, bo to jednak właśnie polskich fanów najbardziej boli ten stan rzeczy. Tego, jak to wyszło, co żeście zrobili z Wiedźminem. Bo ci, którzy ci zaufali, jeszcze przed premierą nawet pierwszego sezonu, którzy widzieli w tobie właściwie nadzieję na to, że to będzie dobre, oni są teraz wszyscy zawiedzeni. I zdaję sobie sprawę z tego, że teraz mówię na własnym przykładzie, ale patrząc na odbiór moich materiałów i komentarzy pod nawet filmami samego Netflixa, na jego głównym kanale i po ocenach, widać dobrze, jakie są nastroje. Czy naprawdę jest sens cały czas siedzieć w tej bańce, gdzie panuje wieczna wiosna, czy może jednak no, lepiej zerknąć na to, jak wygląda rzeczywistość? W jednym ze swoich wywiadów Tomek stwierdził, że lepiej jest robić cokolwiek, niż nie robić nic, nie? Byłoby w tym sporo racji, jednakże sądzę, że zarówno ja, jak i większość fanów, myślę, że się zgodzi, że chyba wolelibyśmy, żeby ten serial w ogóle nie powstał. Bo wtedy byłaby szansa na to, że kiedyś, jakoś, jakieś studio weźmie się za to porządnie, jakaś ekipa filmowa weźmie się za to porządnie, z szacunkiem do materiału źródłowego. A tak to musimy niestety czekać teraz na koniec tej serialowej szopki. Później patrzeć, jak Netflix odcina kupony od marki w kolejnych miernych spin-offach, co już się w sumie teraz dzieje. Mam świadomość tego, że cały materiał wyszedł pewnie teraz w takim krytyczno-zaczepnym tonie, tak? Ale mam też nadzieję, że podałem tutaj dosyć powodów takiego stanu rzeczy. Mam mimo wszystko nieodparte wrażenie, że w tej produkcji siedzi tak naprawdę trochę takich dwóch małych Tomków Bagińskich, wiecie? Jeden Tomek to jest ten, który rzeczywiście wszystko, co oni robią z materiałem źródłowym, z Wiedźminem, on to traktuje bezkrytycznie. Robią to... Co z tego, słuchajcie, on się znalazł w końcu teraz, wiecie, w świetle wielkich reflektorów, jak na czerwonym hollywoodzkim dywanie. Może dodać do tego swoje 3 grosze, ale inni też dodają swoje, co tam, co wyjdzie, to wyjdzie, jak wyjdzie, to spoko, jak nie wyjdzie, to trudno, tak? On w tym momencie tam już poznał wielu ludzi, wiele rzeczy, ma już wiele projektów następnych, więc no w tym momencie jest w szczytowym momencie swojej kariery, to co tam będą obchodzić jakieś tam książkowe nerdy z Polski, nie? Drugi Tomek, myślę jednak, to jest taki, który po prostu... którego trochę to wszystko przerosło, który pogodził się z tym, że nie wszystko poszło tak, jak chciał. Widzicie, na początku bowiem, nie wiem czy wiecie, pewnie niektórzy nas pamiętają, miał być film o Wiedźminie, nie? Pełnometrażowy. I miał go robić właśnie Tomek, on miał być reżyserem i nawet był gotowy scenariusz już, czy tam jakaś wstępna wersja. Jednakże, no, potem okazało się, że zamiast filmu będzie jednak serial i że to nie Tomek będzie głową projektu, ale właśnie szanowna pani showrunnerka. I owszem, Tomek miał mieć ważny głos w produkcji, ale no jak się okazało, wiele innych osób też miało tam głosy ważne, a jak wszyscy mają ważny głos, to nikt nie ma. Niemniej umowa to umowa, mimo wszystko coś tam udaje mu się w tym serialu zrobić, no i trzeba to wszystko reklamować jako cud miód malina. Możliwe, że ten drugi Tomek jakoś tak, wiecie, przychodzi na myśl, może ze względu na po prostu, no nie będę ukrywał, bardzo dużą dozę szacunku za to, co Bagiński zrobił wcześniej w świecie Wiedźmina. Tak, za te świetne animacje wiedźmińskie. Prawda jest taka, że no, niezależnie od tego, który Tomek jest bardziej prawdziwym, tak naprawdę tym, kto najbardziej na tym wszystkim traci w tym momencie, to są fani. Oraz ogółem cała historia o Wiedźminie, z której zrobiono po prostu kolejne generyczne fantazje. I niestety nic nie wskazuje na to, żeby ten stan rzeczy miał się zmienić. Słuchajcie, tyle ode mnie w tym materiale. Piszcie w komentarzach, co wy sądzicie o tej sprawie, co wy sądzicie o postawie Tomasza Bagińskiego, jego roli w serialu, jak się na to zapatrujecie. Zawsze chętnie zobaczę, co tam właśnie macie w głowach. Ja przypomnę tylko tyle, że my powolutku dochodzimy do końca tego tematu Netflixowego, ale będzie jeszcze kilka ciekawych materiałów, w tym także materiał, gdzie postaramy się jakoś zanalizować postawę samego Andrzeja Sapkowskiego wobec serialu. Także warto subskrybować kanał, warto stawić dzwona, załączyć sobie notyfikacje, żeby nie było tak, że traficie na film po roku, nie? Oczywiście odsyłam na mojego Facebooka, na mojego Instagrama, na moje transmisje na żywo, tak? Przypominam tylko tyle, że często o takich sprawach gadamy najpierw na live'ach, gdzie wspólnie sobie tam właśnie analizujemy, dyskutujemy, więc warto wpaść, warto się przywitać, warto kufelek wypić razem z nami, jest naprawdę przyjemnie. Zapraszam do odwiedzenia mojego Twitcha. Tak czy inaczej, ode mnie to wszystko. Dziękuję za uwagę, z dodatym pozdrowieniem. Drwal rębało.